Czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Od 39 wiersza do 46. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 39 wiersza. A wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddzielić ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był od jego jak krople krwi wpływający na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I 23 rozdział, Matwiasz 23:46. Od 33 wiersza do 46. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśpiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym tym wybranym. Czynili z niego także i żołnierze, podchodząc do i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: naprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Der Jesus ist durch Leiden in die Herrlichkeit eingegangen. Pan Jezus wszedł przez cierpienia do chwały. Wenn er uns in die Herrlichkeit führen wollte, dann war das auch möglich. Jeżeli On chciał nas do tej chwały wprowadzić, to to było właśnie konieczne, aby przez cierpienia przeszedł. Die letzten drei Stationen, die der Jesus erlebt hat auf dieser Erde. Ostatnie trzy miejsca pobytu Pana Jezusa na tej ziemi, das war Getsemane, das war Gabata und Golgata. To było miejsca Getsemane, Gabata i Golgota. In Getsemane sah der Herr Jesus den Schrecken des Kreuzes. Tam w Getsemane Pan Jezus widział ten strach, to przerażenie tego krzyża. Er war ja sehr bewegt in seinem Herzen. I był bardzo poruszony w swoim sercu. In Gabata sehen wir, wie Pilatus ein Richterspruch über ihn hatte. A w miejscu Gabata widzimy, jak Pilat wypowiedział nad nim wyrok. Wir wissen, dass es noch einmal eine Revision geben wird. Wiemy, że kiedyś nastanie rewizja tego wyroku. War in seinem Herzen überzeugt, dass der Jesus unschuldig sei. Bo Piłat był w swoim sercu przekonany, że Jezus jest niewinny. Und dennoch hat er den Herrn beurteilt.
A pomimo tego osądził Pana, aby zachować przychylność ludu. Tam na Golgocie widzimy, jak Pan Jezus wydał swoją duszę w śmierć. My mamy najpierw przed naszymi oczami to miejsce Getsemane. I o tym miejscu we wszystkich czterech Ewangeliach jest mowa. Tutaj w tej Ewangelii i w Ewangelii Jana to miejsce nie jest nazwane według swojej nazwy. To jednak i w tej Ewangelii Jana jest wybitnie mowa o tym miejscu. Pan Jezus przeszedł ze swoimi uczniami przez Bach, przez potok Kidron. Kidron bedeutet ja Kidron. A ta nazwa Kidron oznacza, że to jest potok mętny. Und vor vielen hundert Jahren war schon mal ein Mann über diesen Bach gegangen. Przed wieloma setkami lat temu, przed Panem, pewien mąż też przechodził przez ten potok. To był Dawid, gdy on musiał uciekać. On był tym mężem według serca Bożego. Królestwo zostało mu darowane. Ale znamy to, że Absalom, syn jego, chciał przejąć królestwo dla siebie. I Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. I on razem ze swoim ludem z płaczem przechodził przez ten potok. I widzimy, że i Pan Jezus udał się na to miejsce. Również jest tutaj wspomniana Góra Oliwna. Wiemy o tym, że w tym miejscu Pan Jezus zawsze się modlił. To było jego zwyczajem, aby trwać w modlitwie. Było również jego zwyczajem, aby wstać i czytać ze Słowa Bożego. O tym czytamy w czwartym rozdziale w zdarzeniu w synagodze w Nazarecie. I w tym miejscu on poprosił, aby podano mu zwój księgi proroka Izajasza. I on przeczytał to, co jego osoby dotyczyło. I gdy dokładnie przeczytamy to miejsce z księgi Izajasza, to zauważymy, że Pan Jezus akurat czytanie przerwał w tym miejscu, który to prorok dalej mówi, że teraz nastaje dzień pomsty naszego Boga. A to dokładnie odpowiadało też i słowom, które Pan Jezus powiedział. Że On nie przyszedł, a Jego miłość Zbawiciela była tak wielka. A ta miłość była większa niż śmierć, którą On się oddał. I doszedł do tego miejsca razem ze swoimi uczniami. On do nich powiedział, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I ta wskazówka dotyczy nas dzisiaj, abyśmy się modlili. Nie możemy być wprawdzie stale na naszych kolanach, ale możemy mieć przecież tego ducha modlitewnego w naszych sercach. Bo Pan Jezus powiedział w Psalmie 109,
że ja jestem zawsze w modlitwie. Er zog sich ungefähr einen Steinbock weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się. Der Apostel Paulus schreibt das einmal an die Epheser und sagt, diese halt beuge ich meine Knie. Apostoł Paweł napisał do Efezjan następujące słowa: a z tego powodu ja zginę kolana swoje. Tak, my możemy ciągle na nowo nasze kolana zginąć przed Panem Jezusem. Ja odwiedziłem pewnego starszego brata, słaby i chory. Dann weinte er und sagte, ich habe Jahrzehnte meine Knie vor dem Herrn gebeugt und jetzt kann ich es nicht mehr tun. I wtedy on z płaczem powiedział, ja przez dziesiątki lat swoje kolana przed Panem zginałem, a teraz nie mogę tego czynić. Aber in seinem Herzen konnte er doch im Gebet vor dem Herrn sein. Ale przecież on w swoim sercu cały czas przebywał przed swoim Panem w modlitwie. In dem gewiesen auf 1. Könige 1. I ja mu też ich wskazałem na pierwszą księgę królewską, pierwszy rozdział. Tam czytamy o tym, że król Dawid na łożu swoim modlił się. Bo w międzyczasie i Dawid się zestarzał. Ale jednak i on w swoim sercu miał żywą łączność z Bogiem. I gdy pomyślimy o modlitwie, to stwierdzamy, że ona może wystąpić w różnych pozycjach. Bei Salomo lesen wir, dass er seine Hände ausbreitet, als er betete. Jeśli chodzi o osobę Salomona, to czytamy o tym, że on w trakcie modlitwy podniósł ręce swoje i rozszerzył je. On w ten sposób stanął jak taki, który poszukuje pomocy i rozpościera ręce swoje, chcąc ją odebrać. A jakże wiele on jej otrzymał od Boga. A on porównuje się w tej modlitwie do chłopca, który nie wie, w jaki sposób wejść i wyjść. I on wyznaje w ten sposób swoją nędzę, a Bóg mu dał mądrość. Bóg dał mu taką mądrość, którą ani przed nim, ani potem żaden człowiek nie posiadał. Ale też i wielkość tej mądrości poznał lud. Und das war die Weisheit Jehovas, nicht die Weisheit Salomos. A była to mądrość pańska, nie mądrość Salomonowa. Wir sehen heute die Vollkommenheit in dem Herrn Jesus. Również dzisiaj oglądamy doskonałą mądrość w Panu Jezusie. Er ist uns geworden Weisheit von Gott. On dla nas stał się mądrością przed Bogiem. Hier sehen wir den Herrn Jesus nun in seiner großen Not. A tu oglądamy Pana Jezusa w wielkiej Jego biedzie. Mówiącego, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, albo weź go ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus wielokrotnie to podkreślał, że on swojej woli nie wykonuje, ale wolę Ojca. Was ist der Wille Gottes? A jakaż to była wola Ojca? Gott hat auch genau erklärt, was er will und was er nicht will. Bóg dokładnie wyjaśniał, co on chce, a czego nie życzy sobie. Gott hat gesagt, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bóg powiedział, że on chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Aber zuvor musste der Jesus leiden und sterben. Ale przedtem Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć. Er ergibt sich in den Willen Gottes. On poddał się pod wolę Bożą. Dennoch war sein Herz sehr bewegt. Er dachte an die Schrecken des Kreuzes. Ale pomimo tego jego serce było bardzo poruszone, bo on myślał o tym strachu tego krzyża. Und dann kommt ein Engel, der ihn stärkt. I przyszedł anioł, który go posilił.
Taką uwagę znajdujemy w tym urywku tylko w Ewangelii Łukasza. In Lukas Evangelium ist der Jesus der Sohn des Menschen. Bo w Ewangelii Łukasza Pan Jezus jest przedstawiany jako Syn Człowieczy. Und er hatte Empfindungen, die wir sie auch haben. I On ma takie odczucia, jak też i my posiadamy. Nur waren diese Empfindungen rein, bei uns ist Sünde dabei. Ale te uczucia były czyste. U nas one są zakłócone przez grzech. Ein Engel stärkt ihn. Anioł go posilił. Hier finden wir das, was in Hebräer 2 auch gesagt wird. Tutaj oglądamy to, co jest również też opisane w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale. On z powodu cierpień tej śmierci został uniżony poniżej aniołów. W liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale inaczej czytamy. Tam oglądamy go wywyższonego ponad aniołów. Dlatego, że on odziedziczył od znamienitsze imię. Ale tu widzimy go, że on przez anioła jest wzmacniany. Przy szczególnych okazjach oglądamy to, że Bóg zesyłał swoich aniołów. Aby też i syna swojej miłości wzmocnić, gospodarczyć. I dalej oglądamy go w śmiertelnym boju. Przypomina mi się również też i pewien mąż, który jest wymieniony w liście do Kolosan. To był Epafras. Epafras. Der für euch ringt in den Gebeten. O, to jest ten, tam jest napisane, który walczy za was w modlitwach. Auf das ihr steht, völlig überzeugt in allen Willen Gottes. Abyście stanęli w pełni przekonani w tej woli Bożej. Sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. A pod jego był jak krople krwi spływające na ziemię. Ja w jednych odnośnikach, w jednym z tłumaczeń biblijnych przeczytałem, że Pan Jezus tutaj walczył ze śmiercią, ale tak to nie było. Bo rzeczywistą śmierć to on przeszedł, cierpiał, gdy on wisiał na krzyżu. My chcemy jeszcze to za chwilę rozważać. A uczniowie zasnęli ze smutku. Uczniowie oczekiwali, że Pan Jezus im teraz urządzi królestwo. I oni byli wielce zawiedzeni i smutni. Oni nie mogli Pana zrozumieć. Pomimo tego, że Pan im ciągle na nowo o tym wspominał, że On musi cierpieć i umrzeć. I tutaj oglądamy Pana Jezusa jako tego samotnego. On mówi też i słowami Psalmu 69. Oczekiwałem na współczucie, a nie znalazłem. I czekałem na Pocieszyciela, ale nie przyszedł. Ale to, co wtedy było dane, to możemy my chociaż troszeczkę uzupełnić przez to, że będziemy się zajmowali nim w jego cierpieniach. A uczniowie zasnęli ze smutku. Może się zdarzyć i to, że my będziemy smutni. Może też i tak się zdarzyć, że i my zaśniemy. Tak, jest to możliwe, że ktoś popadnie w duchowy sen. A wtedy dotyczy nas samych to słowo, które Paweł napisał w liście do Efezjan. Obudź się, ty, który śpisz,
i powstań z umarłych, aby ci zajaśniał Chrystus. Und Salomo hat auch eine ähnliche Lehrung. I również i Salomon podobne pouczenia powiedział. Ein wenig schlafen, ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Troszkę pospać, troszkę założyć ręce, aby odpocząć. Dann kommt die Not wie ein gewaffneter Mann. A wtedy przychodzi nędza jak mąż uzbrojony. Armut wie ein lustig zuschreitender. I bieda jak rycerz uzbrojony. Es ist auch interessant, dass dieses Wort zweimal in den Sprüchen erwähnt wird. Jest to też jeszcze interesujące, że ten wiersz jest dwa razy zapisany w tej księdze przypowieści. A teraz przejdźmy do 23 rozdziału Łukasza. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, to widzimy, że wielu ludzi się zgromadziło. Jest też i w pewnym miejscu mowa o tym, że na tym widowisku się zgromadzili. Ludzie przyszli również i po to, aby zaspokoić swoje zepsute pożądliwości. Również czytamy, że wiele niewiast przyszło. I były też i takie, które z powodu Niego płakały. A Pan Jezus powiedział do nich, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. Bo Pan Jezus wiedział, co przyjdzie na tego odstępnego Izraela. Wir haben die Kinder Israel dort auch weinen müssen. O, jakże bardzo by musieli ci synowie izraelscy teraz płakać. Jakże Bóg ich ćwiczył i wychowywał. Im Jahre 70 sehen wir, wie Israel belagert wird. I widzimy rzeczywiście, jak w roku 70 cały Izrael został otoczony wojskami. Były to wojska tego marszałka Tytusa. I w tym czasie zostało zamordowanych około 3 milionów Żydów. W Jerozolimie samej i w okolicy. A przez następne stulecia widzimy, jak Bóg ciągle na nowo ćwiczył ten lud. Ale Bóg powiedział do Izraela, że ja będę według miary cię ćwiczył. Ale ja nie wytępię cię całkowicie. Gdy tak pomyślimy o ostatniej II wojnie światowej, jak wielu Żydów musiało zginąć. Während dieses Krieges sind in Westeuropa 11 Millionen Juden gewesen. Podczas, czy przed tą wojną było w zachodniej Europie około 11 milionów Żydów. Davon sind 6 Millionen umgekommen. Z tej liczby 6 milionów Żydów zostało zamordowanych. Hitler wollte sie natürlich alle umbringen. Hitler starał się naturalnie, aby ich wszystkich zamordować. Er hat von der Endlösung gesprochen. On zawsze mówił o końcowym rozwiązaniu problemu Żydów. Ale te końcowe rozwiązanie problemu to Bóg ma swoje ręce. On również i doprowadzi do porządku swój lud. W liście do Rzymian czytamy o tym, że resztka z tego ludu będzie zbawiona. A w innym miejscu czytamy, że cały Izrael będzie zbawiony. Ale pomiędzy tymi dwoma miejscami biblijnymi nie ma żadnych sprzeczności. Bo ta resztka, która rzeczywiście będzie wtedy uratowana, ona będzie tworzyła cały Izrael. Oni wszyscy będą musieli jeszcze przejść przez bardzo wielkie, głębokie uciski. Bóg mówi, że to są uciski Jakuba. Ale gdy ta
bieda, gdy ten ucisk będzie największy, to Pan przyjdzie z ratunkiem do nich. I On im pomoże, a oni Go wtedy wszyscy przyjmą. Wtedy oni będą mówili to, o czym czytamy w Izajasza 53 rozdział. Za prawdę On za nas cierpiał, a boleści nasze nosił. I wtedy Jego związek z Izraelem będzie w pełni znowu odrestaurowany. Der Jesus hat auch noch gesagt, denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem grünen geschehen? Pan Jezus również i to powiedział, że dzieje się na tym suchym drewnie, drzewie, to cóż będzie, jeżeli będzie to się działo w miejscu pustynnym na suchej gałęzi? Er war das grüne Holz, den Jesus der Frucht gebracht hat. On był tym przecież zielonym drzewem, który owoc przynosił dla swojego Boga. Und wir sind die Frucht der Mühe an seiner Seele. A my jesteśmy owocem pracy duszy Jego. Aber bei Israel war keine Frucht gefunden. Ale w Izraelu nie można było znaleźć owocu. Dann haben wir gelesen, dass sie jetzt an den Ort kommen, der Schädelstelle. Poczyńców jednego po lewej, drugiego po prawej stronie. Jetzt sehen wir auch wieder das prophetische Wort in Erfüllung gehen. Teraz widzimy, że słowa prorocze wypełniły się. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet. On został zaliczony pomiędzy bezbożnych. Oder auch den Überredern meine Zähne, so wird es auch gesagt. Albo w innym miejscu jest napisane, że zaliczono go do przestępców. Również i Pan Jezus powiedział do Zachariusza, że dzisiaj muszę być w Twoim domu. On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. Ale również i wiemy o tym, że Zacheusz poszukiwał Pana Jezusa, bo on chciał się dowiedzieć, kim jest Pan Jezus. I jeżeli teraz człowiek szuka, to dochodzi do spotkania. Bo i Pan Jezus już go od dawna widział i poszukał. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. A około 6 godziny ciemność przyszła nad całą ziemią. Tym widzimy, jak Bóg swoją twarz odwrócił od Pana Jezusa. Ojciec go nigdy nie opuścił. Ale Bóg w swojej świętości i sprawiedliwości. On nie może mieć społeczności z grzechem. A Pan Jezus Twoje i moje grzechy wziął na siebie. I dlatego On musiał być teraz ukarany. On znajdował się w Sądzie Bożym. On tam stał się naszym zastępcą. Ein Mädchen wurde einmal gefragt in der Sonderschule. Jedna dziewczynka była pytana w szkółce niedzielnej. Was wird mit dir, wenn Gott nach deinen Sünden fragt? Co się z tobą stanie, gdy Bóg zapyta się o twoje grzechy? Dann war es zunächst erschreckt. To najpierw się przeraziła. Aber dann hat es den richtigen Gedanken. Ale potem przyszła jej właściwa myśl. Dann hat es gesagt, dann stelle ich mich hinter den Herrn Jesus. I powiedziała, ja wtedy stanę za Panem Jezusem. Er ist der Stellvertreter. On jest zastępcą. Er hat unsere Sünden getragen. On poniósł nasze grzechy. Sie werden nie mehr ins Gericht Gottes kommen. I one już nigdy więcej nie będą znajdowały się w Sądzie Bożym. Das gibt dem Herzen vollkommene Friede, vollkommenen Frieden, vollkommene Freude. I to daje sercu pełny pokój i radość.
I gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. W innym miejscu jest napisane z góry na dół. Nie od dołu do góry. To, bo wtedy by można było pomyśleć, że to mógł tutaj w tym pomagać człowiek. Ale tak czy tak tej zasłony nie dałoby się przez ludzi rozerwać. I przez to widzimy, jak Bóg teraz otworzył drogę do miejsca Najświętszego. Szczególnie przypominają mi się słowa zapisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Od 19 do 22 wiersza Hebrajczyków 10 rozdział. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Gdy człowiek zgrzeszył, to został wygnany z raju. I on już nie mógł się wrócić tą drogą z powrotem. Ale teraz my mogliśmy oglądać właśnie otwarcie drogi do obecności Bożej. Do świątyni. My wiemy, że Pan Jezus jest w tej świątyni. I my też mamy tą gwarancję w Jego osobie, że teraz wszyscy święci, wszyscy odkupieni mają dostęp do miejsca świętego, do tej obecności Bożej. A następnie Pan Jezus się tutaj modlił: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. W tym widzimy, że Pan Jezus tutaj całkowicie świadomie oddaje swoje życie. Naturalnie człowiek jest winny tej śmierci tego Syna Bożego. Ale Pan Jezus wydał swoją duszę w śmierć. On to sam dobrowolnie uczynił. Kiedyś brat Walter Brim podawał w tym względzie interesujące wyjaśnienie. Powiedział, że umieranie to jest czasownikiem, słowem czynnym. Er sagt, das passt hier nicht. Eigentlich müsste es heißen, der Mensch wird gestorben. Er ist im Tod unterworfen. A to w zasadzie się nie zgadza, bo to człowiek umiera. Den Tod hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. A przez swoją śmierć on zgładził tego, który miał moc śmierci. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen. On te wszystkie księstwa i wszystkie moce on zwyciężył. Szatan i cała jego armia została zwyciężona. A jego zwycięstwo jest i naszym zwycięstwem. W Księdze Objawienia jest też wspomniane o Panu. Jako o tym, który przechodził jako zwycięzca i zwyciężający. A wszystko to opiera się o te wielkie zwycięstwo na Golgocie. W naszym języku jest pieśń mówiąca o tym, śpiewajcie z radością o tym zwycięstwie dokonanym w tych chatkach pobożnych. Jesus gestorben am Kreuz hat wieder genommen.
Jezus zmarł na krzyżu. Leben und Macht. I on znowu wziął życie i moc. Siegreich aus feindlicher Schlacht ist er zurückgekommen. I on zwycięsko tej bitwy z nieprzyjacielem. I to zwycięstwo my będziemy na wieki obśpiewywać. I ciągle będziemy o tym wspominali i myśleli, że On musiał cierpieć i umrzeć. Pan Jezus będzie jako ten baranek pośrodku. Baranek jako zabity pośrodku tronów i tych czterech postaci. My możemy sobie to tak żywo wyobrazić, jak to jest opisane. Jezus kam in die Mitte der Jünger, er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Jak to jest opisane w Jana 20 rozdziale, gdy Pan Jezus przyszedł i stanął pośrodku pomiędzy uczniami, pokazując im swoje dłonie i bok. I wtedy uczniowie się ucieszyli, gdy Pana zobaczyli. Tak też i my wkrótce Go będziemy widzieli. I będziemy Go uwielbiali. Będziemy Go Jego samego widzieli. Nie będziemy już widzieli samych siebie, tylko Jego. I możemy już być wtedy po całą wieczność przy Nim szczęśliwymi. I w naszych sercach możemy mieć taką żywą nadzieję. A Pan Jezus czeka na to, aby móc nas do siebie zabrać. I gdy Jego oblubienica będzie już przy Nim, to wtedy Jego zwycięstwo będzie ukoronowane. Jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, ale ja Was będę znowu widział. Natürlich denkt er auch an das Wiedersehen nach dem vollbrachten Werk mit den Jüngern. Naturalnie on myślał o tym spotkaniu z uczniami po dokonanym tym dziele odkupienia. Ale my możemy i pomyśleć w związku z tym słowem o nas. Gdyby on powiedział, że i wy mnie będziecie widzieć, to i to też byłoby prawidłowe. Ale on powiedział i ja będę was widział. Jego serce pragnie spotkać się z tą umiłowaną oblubienicą. Tą, którą on rzuca do siebie zabierze. I wtedy my będziemy już z nim złączeni. Nie będzie wtedy już żadnej słabości. Nie będzie już grzechu. Nie będzie wtedy konieczności oddawania chwały. I wtedy już wszystko z Nim będzie w jednomyślności. I będziemy Go widzieli Go takim, jakim On jest. Oby ta nadzieja żywa pozostała w naszych sercach. I oby Pan pobłogosławił swoje słowo. Oh!
71.